Cześć kochani, witajcie z tej strony Magasolec i witam was w Farming Simulator 2015, a dziś ze mną jest Brączek. Cześć, siemanko. I to zaczynamy taką nową serię na kanale Zawód Drwal. Jak masz nazwę na tą serię, zapodaj w komentarzu, na pewno rozważymy. Zajmiemy się lasem na Bolusiowie V7. Myślę, że dość fajna seria, bo jeszcze u mnie na kanale nie było kilku takiej odcinkowej serii z farminga, można tak rzec, z drwala. Mamy kilka fajnych maszyn do przetestowania i zaraz powiemy wam wszystko, jak tu bardzo ładnie będzie wyglądało. Brączek już przebrany w stroju właśnie leśniczego. Tutaj mamy jakiegoś tam HDS-a do ładowania. Bardziej drwala niż leśniczego, bo leśniczy to wiesz. Masz rację, kochany. I tutaj widzicie, przypomina trochę maszynę ze Spintilesa. Na pewno ją przetestujemy. Kurna dziot, pociąg jedzie już. A drzewo później będzie dopiero. Także dzisiaj najpierw na temat różnych maszynek porozmawiamy sobie w kolejnych odcinkach. Dzisiaj porozmawiamy na temat tych, którymi się zajmiemy, a dzisiaj ogólnie bierzemy się za wycinkę. To tak, Brączek ma tu dzisiaj swojego zeturka. Widzicie, typowo przystosowany pod las. Będzie dzisiaj wyciągał tutaj nam drzewo, bo naprawdę przydaje się strasznie ten ciągnik, bo mamy ten las na pagórku. Dobra, lecimy sobie już dalej, znowu miałem małą przerwę techniczną. Także dzisiaj bierzemy sobie bonsaia, będziemy dopiero dzisiaj wycinać. Ta seria ogólnie będzie miała na celu pokazać jedną spójną taką historię, bo tak jak skończymy odcinek, złaź stoń, bo spadniesz. Tak jak skończymy odcinek, tak będziemy rozpoczynać kolejny. Odcinki będą trwały mniej więcej po 15 minut, bo wiecie, no las to nie jest tak, że ciągle będzie coś nowego. Nie chcę, żeby się też dużo rzeczy powtarzało, dlatego no chcę, żeby też kilkanaście odcinków wyszło z tej serii. Ty, masz echo, weź trochę głośniki ścisz. Mówisz? Zetorki. Zetorki oczywiście przydadzą nam się tutaj do ściągania wiór z pola, ale naprawdę będą miały ciężko pod tą naszą górkę, która znajduje się tutaj przy samym tartaku, ale to zobaczycie, kochani, w kolejnych odcinkach. Ale tym bonsajem chcesz już ścinać, że już na kawałki, czy jak? O, chyba ja. Może ja tam na dole parę drzew zetnę normalnie wtedy, co? No to możesz tak zrobić, bo no ja nie wiem, przeciśniesz się, bo jak nie to wiesz, nie wiem. Nie, poczekaj, ja pojadę naokoło sobie, od dołu. Dobra, to tam wyciągnij, później się zmienimy. Ej, spokojnie byś tu zjechał. Przejedziemy. Ale ja, dobra, ja sobie pojadę drogą normalnie. Dobra, ogólnie teraz tak, muszę zobaczyć, czekajcie, tak żeby wyszło mi dobrze. Pojedziemy sobie... Tak, dobra, już mam pomysł, jak to zrobimy. Jeszcze uwierzcie, że nigdy się nie obsługiwałem tym bonsajem. Także... Aha, tu klikamy B. Pyk, dobra, może być. O, czekajcie, momencik. Kurna dziod, jakie jajca tu są. Chciałeś to już kiedyś? Co? Chciałeś już kiedyś bonsajem? Na pewno. Tak, dużo razy. Dobra. O, Brączuś, jak widzicie, tam w dole będzie pracował. Długość cięcia zmienimy na ile metrów tak mniej więcej? Po 4 metry? Więcej chyba nawet. 5 metrów dajemy, dobra. Ściąć. Dobra, mamy drzewo nasze. Obali się. Obal. Dobra. A nie się obaliło tak jak chciałem. Czekajcie, tutaj żebyśmy mieli dobrze do cięcia. Dobra, poszła. Maszyna nic jej nie zatrzyma. Także myślę, że ta seria wam się spodoba, bo to coś nowego będzie na kanale na pewno. Troszkę tego czy jeszcze nie zrobimy tak, żeby... No jak zostanie nam dużo tego lasu, Brączka się od czasu do czasu pojawiły jakieś odcineczki. Leci! Ale poszedł. No ty będziesz miał fajnie, ty ogólnie to te drzewo możesz tu przyciągać, nie? Czekajcie. Czekaj, ten zetur ma to tak ciężko, że ma zagrany. Czekaj, tu się muszę kurna dziot namęczyć, tyle, że daj spokój. Ja dam radę, ten zetur tutaj sobie. Połóż ją, patrz, pójdzie! Tak, Krzychu! Dobra, może być. Poszła? Poszła, opona. Ja nigdy takim czymś się, kochani, nie obsługiwałem, także no czasami moje prace mogą być takie nieudolne, że tak powiem. Jak zawsze. No, dzięki. O, zrobimy tak, żeby chociaż na tą kubkę trochę wsypać. Ale idzie. Brączek będzie ściągnął tu pod górę? Dobra, poszła. Spróbuję. Właśnie. Także piszcie, co byście chcieli, abyśmy rozmawiali na tej serii z lasu. O czym? Zoba. Ten sprzęt tu idealnie pasuje. Dobra, lecimy sobie. Teraz będziemy musieli uważać na te korzenie, na to wszystko.
Czekajcie, ja sobie to zatrzymam. Tyk. Czekaj, ja to tam dalej ściągnę, odsuń się. Kurna, dziad Broczek. Ja będę tutaj ściągał. Dobra, nie ma problemu. To ja sobie tutaj kolejne drzewo już posadzę. Posadzę. Znaczy, mógłbyś uciekać. Znaczy, rozetnę to. Także, mamy ogólnie... Tak, na Borusiowie są dwa lasy. Na ten jeden pojedziemy sobie na pewno w niedługim czasie. Bo, no tam będzie też sporo pracy, bo tamten las jest ogólnie chyba większy, nie? Który? Tamten? Ja nie wiem, gdzie ten las jest. Nie wiesz, gdzie tamten las jest? O, ty kurna, dziodzie. No nie mam pojęcia, gdzie on jest. Dobra. Ale pewnie się dowiem. Jo, poczekajcie, chcę to obalić na tamtą stronę. Dobra, pójdzie ładnie. Nie, ty uważaj na ciągnik mój, nie? Jo, staram się jakoś to fajnie obalać, nawet mi to wyszło. Czekajcie, zrobię to tak, żeby wiecie, tutaj na jedną kubkę te drzewa kłaść. Gdzie bonsai, super sprawa. Jeszcze nie miałem kiedy się nawet takim czymś pobawić. Kiedyś pamiętam, jeden odcinek się nagrało i nic więcej. Dlatego tak już jak wspominam, to tak, będzie jeszcze ten jeden las, na który no tam będzie trochę dłużej jeżdżenia, więc tam z niego pojawi się na pewno kilka odcinków. My dzisiaj to sobie cały... Idzie! Dzisiaj cały odcinek potniemy. Tak nie idzie. Cały odcineczek sobie, kochani, dzisiaj potniemy. W następnym weźmiemy się prawdopodobnie za zwożenie tego. O kurwa. To poszło? Pierdolnął. Ale zajebiście to idzie. Nie no, poszło ogólnie. Nawet się nie obaliło tak źle, tylko nie wiem, czy to wyciągnę tu. Może być ciężko to wyciągnąć, ale... Takie duże drzewo teraz wziąłem. Dobra, ja niestety nie uda mi się tego tak dokładnie, równiutko poobcinać. Ale ważne, że już będzie w jednym miejscu, jakoś się to poładuje. No, na tym odcinku pewnie będziemy ładować, chociaż to w sumie nie wiem, czy będzie sens, nie? Z tego lasu to wchodzić tu tak blisko. No, dlatego tu będzie blisko, to coś się pomyśli i prawdopodobnie... Co... No zresztą! My czekamy na wasze propozycje, kochani. Mam nadzieję, że polecicie nam coś fajnego. Czekaj, tak chcę, żeby się to drzewo fajnie obaliło. Jest zetor na dwa... O Boże. Tak, na dwa koła, jak on ma cztery. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Już trochę dochodzę do prawy. A ja ten. O, pójdzie! Uważaj, krzykło tam! No, zetor przyszedł do góry, nie? No, ale nie, bez zetorka ciężko by było. Mi bardzo on podoba. Kurwa, nie wiem, co mam zrobić. Co, nie możesz ściągnąć tego? Nie, bo tu korzeń mi przeszkadza, wiesz? No, słuchaj, korzeniami... Wiesz co? Jak chcesz, nie? To możesz go ściąć sobie niżej trochę, jak jest za wysoki czy coś. Nie, nie, czekaj, dam radę, dam radę. Także na pewno my zajmiemy się, kochani, sadzeniem tych lasów. Wszystko, wiecie, no chcę wszystkie prace, jakie leśne są, tylko wykonać. Ogólnie mamy 9 minut. Brączek, jak zaraz byś chciał, to byśmy mogli się zamienić, bo chciałbym też tym zetorkiem powyciągać. Czekaj, dopiero drugie drzewo ściągam. No dobra, no to widzisz. Ja zobacz, że tu, o Boże, jaki tu syf narobiłem. A to się wszystko jakoś pościąga, tu Brączek. Ja pier... Zobaczy. Jak on... No ale widzicie? I teraz zobaczcie jakiś inny ciągnik, żeby tutaj wziąć. Nie dałby rady. Kurwa, co ty żeś za bała wielkiego wyrwał? Ależ ładnie to obciął. O, krzychu. Dobra, to my sobie obalimy w tym czasie jakieś drzewko. Ja pierdzielę, ty. Co? Teraz idzie. Dobra. Weź tego ponzeja na bok. Krzychu. Bo ja rozpędzony jadę. Gdzie na bok? Bo ja chcę go podstawić, to drzewo. Dałem w pizdę mu. Ty w ogóle tu skręcisz, krzychu? Nie, jak widzicie, no ta seria z lasu fajnie będzie wyglądać. Coś innego na pewno na kanale. I myślę, że raz w tygodniu to będzie chyba taki... Fajnie będziecie czekać wtedy na takie odcinki, nie? Bo nie wiem, czy tak jak będzie częściej, to lipa. Dobra, tniemy. Kurna, tu mi pokrzywy, bym się poparzył cały. Ale że go ładnie tu ściągnął, nie? Co? Tak pięknie go ściągnąłem. No. Masz tam obolenę jeszcze jednego? Mam, ale daj, ja już teraz przyciągnę go. Dobra. Wsiadaj w Andrzeja, bo chcę na odcinku też pokazać zeturkiem. Chyba, że mam, przypuśćmy, zrobić coś takiego, kochani, a to piszcie w następnym odcinku, że jak już robię jedną maszyną, to robimy, a później w następnym odcinku wsiadam w inną maszynę, na przykład tą, co robił Brączek, i cały odcinek robimy też, żeby też więcej wyszło takich rzeczy. To piszcie, o, to nie, myślę, że nie głupia sprawa by była. Tak, wiesz. Caluśkie ty ściągałeś, powiedz mi? Co? Caluśkie ty drzewo ściągałeś, czy je rżnąłeś tutaj na kawałku? Nie, całe. Dobra. Także piszcie w komentarzach, czy tak ma być, bo wtedy, przypuśćmy, dzisiaj bym chciał cały odcinek bonsajem,
następnym odcinku. Tam jak już jesteś blisko, to już X możesz klikać, bo już załapię. O, tutaj droga na łąki. Tu wieta trzeba wykarczować, bo później jak się będzie grało, się tu przyda. Ale moje jest trochę mniejsze drzewko niż to, co ty miałeś. Ty długość jaką? Tam 5 metrów miałem. Miałeś pół metra chyba. Nie, 5. Bo ty się na oto zmieniasz, bo jak ja się przesiadłem, to się chyba... 5 metrów, jo? Tak. Dobra, jest super, podnosimy. No ja powinien sobie poradzić z tym drzewkiem. O ja! Ty! Ledwo, nie? Co ledwo? Ledwo tutaj pod górkę, myślałem, że nie wiedzie. Ale zredukowałem, dałem pino i poszedł. Nie, poncej bardzo fajny. No, nie chciałem oryginalnego, bo jakoś taki za nowy. A tutaj fajnie takie na... Jak... Ty uważaj! Uważaj! Ja pierdolę, krzykłobali się na mnie! I widzicie, po to są właśnie te leśne zabezpieczenia, klatki bezpieczeństwa. W lesie nie ma przelewek. Kołem to przesunę. O, dobra, może być. Poszła. Ty, poczekaj. Ty, nie cofaj mordo do tyłu, ja tu wyciągnę to drzewo, co ty masz przy sobie. Bo żebyś tu... A, dobra. Tak to ja ładnie tu postaram się. Czekajcie, chcę je, żeby podnieść je, tylko nie wiem, czy mnie nie podniesie zatura. Ogólnie wczoraj byłem na... O Jezu. W kinie. Mieliśmy to nagrać wieczorem, ale się nie udało, bo wróciłem już bardzo, bardzo późno. I byłem na planecie Sing. Kto jeszcze nie był, polecam, bo już końcówka w kinach, ale dla moim zdaniem, no... Najlepsza jak na razie komedia, jaka wyszła, taka polska. Kurna, uśmiechałem się od cholery, śmiechu... Masa. Mnie najbardziej no to z tymi żulami rozwaliło, nie? Bo jakiś tam chłopak zabrał dziewczynę do jakiegoś tam amfiteatru po nocy i idą sobie przez park, nic nie widać, nie, i nagle jakoś nadepnęli, a tam spał jakiś żul po prostu, nie? I coś tam kurwa, coś tam gada. I, czy ja ci po domu chodzę? Dwóch ich tam było. Dwóch, no, ale na początku jeden się tylko odzywał, bo drugi spał. Ale powiem wam, że no, miazga. Co ty tutaj robisz? Mam mały problem. Jaki? Drzewo się na mnie położyło. Gdzie to idzie? O Boże! Wiesz co robisz? W dół opuszczasz? W dół? Kurwa, jod. O Boże! Mateusz, nic ci się nie stało? Żyję. Musisz wązejem zawsze kierować się w drugą stronę. No wiem, zrobiłem tak, ale nie udało się teraz. Ale tu skupisko drewna będzie, Jezu, jak mnie to sprzedało, będzie miliarderami. Jak ty już pewnie masz milion. Ej, nieprawda. Mam 270 tysięcy, ale to jest kredyt. Ty. Tak? Ten ponzoj chyba coś mi tak... A nie, dobrze jest. Kurna, ale fajnie będzie się te korzenie obcinać. Naprawdę, ta maszyna jest idealna. O Jezu. Tu będzie fajne drzewo. Na taki koniec odcinka będzie super je ściąć. Ty, może to bonsai... Bym na drogę tego nie obalił. O, ale ładnie to teraz położyłeś. Ale żeśmy tu już ładnie wykarczowali. Jestem ciekawy, czy byśmy... Wiesz co? Są ciekawe te pugi są takie, wiesz. Byśmy tu orkę zrobili. Gdzie? Nie akurat w lesie, nie? Ale tam pod jakimś tym. Jest takie jedno... Dawaj, las zaoramy. Tylko, że tutaj jest nie do zaorania ta trawa. Ale ty! A dobra, ale chociażby była ziemia pod... O kurwa, leci ty, krzyku! Ja pierdolę! Dzięki. Krzysiek! Masz szczęście, że mam w środku kurwa klatkę bezpieczeństwa. Kurwa, to się zablokowało, ty. Ja pierdolę, pierwszy odcinek ten już kurwa sprzęt psuje. Czekaj. O, wyciągnął. Dobra, Krzysiek, ładne, że żyjesz, ci się nie zadymo. Nie, nie. O Jezu. Ono nie w tą stronę miał się obalić. No klina nie umiesz robić. A ty klina najpierw wycinasz, czy potem? Najpierw tnę na prosto. No to widzisz, ja drugi raz... Wciąłem na prosto drzewo, nie? Drugi raz. I drugi raz mi się obaliło za pierwszym razem. No i właśnie dlatego się zdziwiłem. Kurwa, jakie muchomory. Nie wiem, żartowałem, to był... Dobra, ostatnie drzewo, kochani, bo już jest 16 minut. Później znowu nie... Będę to wrzucał wieki. Uważaj, krzyku, ty poczekaj, ja to zabiorę, bo się zablokuje.
No dawaj. Czekaj, poczekaj. Moment, bo tu zetor mi ledwo idzie. Moment, moment, tam nie widzisz. To trzymaj, to ja odjadę. Ty, bo mi wyrwiesz, kurwa, do tego. Dobra. O Jezu. Nie wyciągnę go teraz. A gdzie ty jedziesz? Kurwa, muszę na drogę wjechać, nie? Bo nie wyciągnę go. Za daleko go złapałeś. Nie mogę zawrócić, wiem chyba. Dobra, podniosę sobie. Pojedziemy trochę do przodu. I ten. Dobra. To by było na tyle, kochani, w dzisiaj.